ciężkie pytanie, to znaczy będąc w Lubinie grałem tam w juniorach, czyli już gdzieś tam trenowałem w pierwszej drużynie, gdzieś tam zaczynałem dopiero, ale nie, myślę, że chciałem po prostu pokopać, bo piłka to jest moja pasja i po prostu chciałem się spotkać ze znajomymi i miło spędzić czas. Jest to turniej szóstek takich na tych orlikach, na sztucznych murawach i jest organizowany, wydaje mi się, że bardzo profesjonalnie jak na amatorskie rozrywki, bo kończy się to wszystko finałami ogólnopolskimi. Wydaje mi się, że łatwo się domyślić, że skoro wygrywamy, to jest radość, jest... Dajmy na to przykład, po ostatnim meczu z Legią jest lekki szał, bo wiadomo, wygrać z mistrzem Polski to nie jest łatwa rzecz, a po porażkach, no ciężko powiedzieć, no każdy siedzi i bardziej rozmyśla, co było nie tak, co mogło być lepiej i wydaje mi się, że jest taka cisza, niezręczna cisza, o, może tak. Przede wszystkim skupiam się na sobie, bo chcę szukać w sobie najpierw błędów, a później szukać, co mogliśmy zrobić jako nieposzczególne osoby, a jako zespół mogliśmy zrobić lepiej. Wydaje mi się, że najlepiej jest oceniać najpierw siebie, bo cały zespół i poszczególnych, nie wiem, kolegów ocenia trener. Wydaje mi się, że z młodymi, ale też z chłopakami, z którymi tam miałem styczność w Lubinie, bo ich znam już troszkę dłużej, ale wydaje się, że z Murasiem, z Szelim, to tak, i z Szumim, to myślę, że tak najbardziej. W ataku. Myślę, że to każdy powie, bo zaczynałem w sumie jako napastnik, niestety Bozia dała mi trochę za dużo wzrostu i skończyło się przekwalifikowaniem na obrońcę, ale myślę, że nie żałuję, bo mam z tego teraz jakiś profit. Ciężko powiedzieć, bo staram się cały czas nad tym pracować, ale nie jest to łatwa praca, jest to żmudna praca i taka dość ciężka, ale no mówię, no cały czas staram się poprawiać tą masę, ale ciężko mi to przychodzi. Nie wiem, po prostu wydaje mi się, że to jest moja taka pasja, że strasznie mnie to nakręca i niektóre z nich dla mnie znaczą w miarę dużo. Myślę, że są to jakieś tam poszczególne elementy z mojego życia, ale też zaraził mnie tym brat, bo brat jest tak samo wytatuowany i wydaje mi się, że po prostu mnie to pociąga. Wiadomo, jak jest, zrobi się jeden, to chce się kolejny, chce się następny i myślę, że po prostu chcę, żeby też to przedstawiało jakąś część mojego życia, którą żebym miał głęboko w pamięci. Przeważnie hip-hop, bo jest to nurt muzyki, który bardzo mnie interesuje i fascynuje, bo jest to muzyka o życiu, o uczuciach i przemyśleniach. Także myślę, że to jest taka idealna jakby wstawka do mnie, bo też wychowałem się w małej miejscowości i wiem, że nie jest lekko, żeby dojść gdziekolwiek i uważam, że to jest po prostu bardzo dobry przekaz muzyki i pomaga mi się ona skoncentrować przed meczami. Polski, myślę, że polski, bo amerykańskiego nie do końca idzie tak jeszcze zrozumieć, no nie władam jakoś tak za bardzo dobrze angielskim, ale myślę, że polski, bo lubię to, co polskie, bo trzeba to doceniać, to co mamy. Nie można się patrzeć ciągle i nie wiem, zachwalać inne narodowości, a nas ciągle ganić. Myślę, że my też potrafimy robić dobry hip-hop i z tym się w sumie jakoś tam łączę. Lubieni, Sokół, Ostry i jeszcze przemyślę. Sokół, Ostry. No to dwóch takich najbardziej mi się wydaje i w sumie jeszcze coś bym dodał. A ostatnio z Buku.